Chciałbym, aby pierwsze zdanie w tym filmie brzmiało. Tak, kup mu loterię. Wesołych świąt i dziękuję ci za kolejny wspólnie spędzony rok. Dzięki nam i dzięki wsparciu, tak? Możemy realizować dzięki temu, jaką wspólnie tworzymy społeczność. To wzajemny szacun, o którym już niejednokrotnie wspominałem. Wy angażujecie się w nasze akcje, które później pozwalają dostarczyć wam na kanał coś jedynego w swoim rodzaju. www.7out.pl. Zapraszam cię niezależnie, czy już posiadasz e-booka, czy kupisz dopiero pierwszą sztukę. Ogólnie no to zacznijmy sobie wszystko po kolei, zacznijmy sobie wszystko chronologicznie, a jak tak ma być, no to punkt numer jeden, to jak żeby inaczej, to wszystko zapakować na... No słuchajcie, ten film ma godzinę, jest 12:20, nie chcę tego filmu do trzeciej oglądać, więc będę go trochę skipował, bo no kurwa, chciałem się w 20 minutach zamknąć, żeby go zobaczyć, bo jest późno po prostu. No tak, łatwo oczywiście nie będzie, no bo z samego tyłu lory, jak to na lorze, trzeba przejechać do samego początku. Przy tym nie chcemy urwać żadnego splittera karbonowego, samochody są poza nawet, bo widzieliśmy jebania. Pierdolona logistyka. Dzień jak co dzień na Golkowicach. Wygląda jakby przyjechał. Co nie? W jeden na drugi level. Ale to taka jest złudzenie optyczne. To mi się podoba. I ta Supra. Załóżmy, że... A co to jest za samochód zakryty tutaj? I czemu jako jedyny jest zakryty? Załóżmy, że wszystko... To czemu tylko E46 jest ten? ...się udało. Jedyny samochód z tego wszystkiego, którego nie zmieściliśmy, to był Jeep, który miał być naszym samochodem operacyjnym, więc po prostu zostawiamy go w Krakowie i wynajmiemy coś operacyjnego na miejscu. Mija sobie dzień za dniem, Lora pojechała w stronę, prawda, Morza Bałtyckiego i znowu już witała się z gąskami, a na grupie przychodzi jakże budująca i optymistyczna wiadomość w całym temacie. Kamil, ogólnie jest teraz problem. Dostaliśmy informację, że na Bałtyku jest sztorm, który uniemożliwia wypłynięcie promu. Niestety prom jest uwięziony. No i jak to w odcinkach specjalnych? Przecież niejednokrotnie musimy znaleźć się w dupie. Miło tak, już na samym początku. Natomiast w dobrych dniach oczekiwania, może dla mnie, jak i dla was, jeżeli to oglądacie, jest taka, że po dwóch dniach oczekiwania może się uspokoiło. A wy tak macie czasami, jak latacie sobie tam, nie wiem, w Szwecji, Norwegii, gdzie, nie wiem, gdzie wy tam płyniecie, to na rząd musicie czekać 5 dni, kurwa, jeżeli możecie na prom i co wtedy? Przy stoczni, kurwa, stoicie, czy co? Prom odpłynął, natomiast kończąc ten wstęp, to za chwilę mamy samolot, a patrząc na ekipę, którą lecimy, to i z tym może zdarzyć się jakiś problem, on równie dobrze może i nawet spaść. Ekipę, z którą polecimy, oczywiście za chwilę poznacie, chociaż większość z nich możecie już kojarzyć. Tak jak mówię, muszę lecieć, więc kierunek... Pytaj tego, co z Islandii kontaktuje. Chyba na Islandię kurwa się nie płynie promem, bo to byś kurwa dwa tygodnie tam płynął. Albo kurwa przynajmniej z UK. Kurwa, ale to chyba też bez sensu, byś miał taki kawał kurwa tego zrobić. No nie, no chyba bez sensu, kurwa, co? Północ. Praktycznie biegun. Praktycznie biegun. Poznajcie zatem naszą wesołą ekipę. Wszystkich właściwie już kiedyś widzieliście. Nie mogło go zabrać, nazwany... Nie, wyrzuciłeś się do świeci. Bo była pusta. Jeden z najstarszych w składzie. Rzekomo głos rozsądku. Ale to nieprawda. Ch**a ma wspólnego z rozsądkiem. Dyrektor generalny. I wleć tu na pełnej bombie i kołd... Niesamowity. Na tym byśmy mogli... Czarnobyla przez Bośnię i Hercegowinę. Can we do Puerto Bans in Lisbona? Puerto Bans! What is this? Na wyjeździe nie może zabraknąć też Hana. Legendy chodzą po Golkowicach, że ma na imię Damian, ale nie ma na to dowodów. Tej persony wam przedstawiać nie muszę. Nieoficjalne informacje krążące wokół kościoła na Golkowicach są takie, że to on wprowadził poprawki do rakiety Space. To został ostatnio fest w k***a Kubuś, więc co zrobimy? Damy im pokój razem. Artur Brzozowski, czyli zasad prawy organizuje ten gość. Odpowiedzialny jest za tę pamiętną sytuację na przykład. Cztery Maveriki mają zero wachy, jesteśmy po środku czarnej dupy. Sytuacja nas zaskoczyła i to jest jedyny słuszny komentarz. Był z nami również podczas tych pięknych nagrań. Jeśli myślicie, że jest rozsądny, to szybko wyprowadzę was z błędu.
Ze zmawionym żebrem. Dołóżmy do tego, że w cudzysłowie niby dowodzę tą ekspedycją. Jeszcze Grażyna jako mamuśka i czterech operatorów. Sumując ze sobą to wszystko, trochę mi się nasuwa jakaś zbiorowa przepustka z oddziału zamkniętego. Nie ma bata, żeby obeszło się bez jakiegoś gnoju. Zapnijcie pasy, bo nawet dla pana Pawła może być za wysoko. O, byte! Rzeczywiście jest śnieg, nie kłamali i rzeczywiście należy w tym momencie zdjąć plecak, wziąć go, otworzyć, wyciągnąć kurtkę i bez kurtki nie ma ch**a we wsi, ale jest tutaj mroźno. No to skoro na naszej checkliście rzeczy obowiązkowych do znalezienia mamy już odhaczony śnieg, to Na przykład zobaczcie, Budda. Budda ma hajs jak lodu, tak? I chodzi w czterech bluzach. I co, jest biedny? No nie, kurwa. To po prostu na ch**a nic więcej. Ma tą, ma czarną, ma tą... Ma jeszcze Balenciaga, Givenchy i Vetements biały. I se chodzi cały czas w tych samych, nie? I kurwa, jest zajebiście, nie? Po co mu więcej? Skąd wiesz, jakie on ma bluzy? No bo chodzi w nich, kurwa. One się pojawiają co chwilę, nie? Kiedyś jeszcze w Illegal Night chodził? No tak, w ramach reklamy, nie? Następny powinien być chyba dom albo samochód, żeby do domu dojechać. W każdym razie tutaj nawet Święty Mikołaj występuje. Znajdujemy się, moi kochani, w Rovaniemi. Mimo, że pisze się Rovaniemi, to jest Rovaniemi. Finlandia tak dokładnie. I ogólnie kij z tym, czy to jest Rovaniemi, czy Rovaniemi, to jest po prostu dom Świętego Mikołaja. I niewątpliwie jest to również fragment powodu, dla którego tutaj jesteśmy. Ciepło jest? W Warszawie było dużo zimniej. Coś chyba co nieco wypił. No idziemy. Dobra, śnieg chcieliśmy zobaczyć. Jak z dziećmi. Niszczycielka dobrej zabawy, pani z Rzęda Maruda, Smurf przyszedł. Już idziemy! Na checkliście możemy zaznaczyć również samochody operacyjne. Za dużego wyboru nie było, za dużego bagażnika w sumie też. Kurwa, drzwi! No i teraz jedna walizka duża to, druga tam. Aha! Jakoś to pykło. Może S-klasa to nie jest, ale wszystko upchnięte. Kierujemy się coraz bardziej na północ i oczywiście ciekawe newsy padają na krótkofalówce. Tutaj jest dzikich reniferów, więc uważajmy. Reniferów? Tak, reniferów, tych co ciągną w stanie Mikołaja, tylko tutaj są dziko żyjące, które ogólnie się nie boją i spierdalają się na drogę. Jak sarny w Polsce. Tak, tylko sarna to jest chyba 1/5 tego renifera. Widzieliście kiedyś renifera na żywo? Nie. Ja też nie. Samochodzie. Chyba największy problem tego renifera jest to, że jak ci kurwa tym orożem przypierali w głowę przez szybę, to kurwa jest eluwina tak zwana, nie? Oby tak zostało, kurwa. A jak już renifery, to i Mikołaj. I chyba faktycznie grasuje, bo z kilometra na kilometr jest coraz lepiej. Oni mieli rację, tu gdzieś grasuje Święty Mikołaj. Jest mój prezent, to jest ten łuk. To jest mój prezent na święta. Ja pierdziele, jak to tutaj wygląda, ile tego w ogóle tutaj jest. Tu jest nieodsunięte. No to żeś zajechał, ham. Chyba mać. Ale jest spiknie. Co tu się będzie działo? A oni jadą na tych? Na łańcuchach? To jest nasza chałupa? To jest łódkę. Mają łańcuchy na kołach, czy nie? Tu łódź jest, pod samym domem mamy łódź. Oni wiedzieli, jaki my mamy plac pod domem w ogóle. Ty no wariacie, kurwa mać, ale to będzie dobre. Ej, domek ma taki klimat. Zajebisty jest. Taki typowo właśnie norwesko-finlandzko, nie wiem jak to nazwać, ale Kotfest jest zajebisty i w ogóle jaka miejscówka, że to... Wszystko to, co widać już właściwie tutaj, to już jest jezioro. Więc tu mamy normalnie las, jezioro, plac do upalania, taras, jakąś werandę. Kurwa, ale jest klimat. A kolega już się za robotę zabrał. Ja pierdzielę, jak ja kocham święta. Jest mega świąteczny klimat. Wy dostajecie ten film 23 grudnia w ogóle, to jest piękne. Mamy choinkę. Gdzie się... To jest piękne. Mega fajnie tu. Tu klika światło, halo. Stół w ogóle tu jest taki, że można by było zrobić wigilię. Ależ to z chata. Bez kitu. Ja się jaram oporowo. To powiem wam szczerze, jest najfajniejszy dom w historii naszych wszystkich wyjazdów, materiałów specjalnych i tak dalej, i tak dalej. To jest moja autentyczna pierwsza reakcja. Ja w ogóle mega lubię taki klimat i świąteczny vibe. I jeszcze uwielbiam, jak jest właśnie taki wielki salon, w którym sobie wszyscy mogą siąść, można jakoś f***a zrobić. Można przyprankować i tak dalej Także mega autentycznie zajebiście. Zaraz koło jeziora, lasu, no wszystko to co wam już zdążyłem pokazać. To już się nawraca, jeszcze walizek nie wyciągnęliśmy. Na stojąco? Dawaj. Stawiam. O jebańcu. Ej! Siostrę p***le, Damian! Ty!
I się zakopał. Szybko poszło. Co się stało? Chujowe te zimówki mają. Raz, dwa, idzie. Nie, jego trzeba rozbujać. I jak rozbujamy, to ty dopiero daj gaz. Na raz do przodu. Raz. 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 Dawaj. Super, panowie, super. Dobra tam, kurde. Ała. No kurwa, rzeczywiście. O kurwa, rzeczywiście. Nie no, kurwa. Pan porucznik to jednak kurwa profesjonalista. Zachowaj się. Do przodu, do przodu. Tak? I do tyłu pita. Kurwa, wiedziałem, że to zorganizuję. Bo kurwa pchnąłem no. A, no i nie chciała RAW czwórka bokiem pójść. Spokoju mi to jakoś nie dawało. Na szczęście została szybciutko rozpracowana. No nie kręci, no. Słyszę go, a nawet między drzewami gdzieś tam daleko go widzę. Dostaliśmy doniesienia z pierwszej ręki, że nasza Lora dojechała, mission complete. I idealnie się złożyło, że mamy plac, na którym możemy zrzucić te wszystkie samochody pod samym domem. Kurde, to jest piękne. A i swoją drogą, gigantyczne problemy ze światłem tutaj będą. Ale to zaraz wam opowiem. Ja pierdolę, ale cios! Kurde, ale by były ja, jakby się nasza kurde gdzieś tam ześlizgnę. Chociaż to kurde za dużo waży, nie? Ale jakby się to ześlizgnęło, kurwa, i wyjebało torowu te wszystkie samochody, ja pierdolę. Ile strat, stary. 3 miliony w plecy. Witam bardzo serdecznie. Niewdzięczny synku, żeś się p***ał i nogę złamał na święta. A jednak chyba masz bana. Chyba, że zaszczekaj dla mnie, suczko, na czacie. Gasi, wysiadaj. Lore pakował Marunio. I pewnie wielu z was może się zastanawiać, gdzie już chłopa widzieliście. A to ten człowiek leciał na KTM-ie nad Maverickiem na Maroko. Chodź, Kubuś. Chodź, Kubuś. Ze względu na to, że ty się najbardziej cieszyłeś na ten wyjazd, dzwoniłeś praktycznie codziennie przez ostatnie 3 tygodnie, czy na pewno wszystko jest aktualne, czy jedziemy, to oprócz tego, że będziesz sobie śmigał Suprą, delikatnie, to mamy dla ciebie prezent. On jest już twój na własność. Możesz go sobie przywieźć do Polski, możesz sobie go tutaj zostawić, zrób z nim co uważasz. Ma zaspawany dyfer. Jest dla ciebie, Kubuś. Serio? Tak. Przedwijmy płachtę. O kurwa, mać, kompakt. Tak, to jest E46 kompakt. Miałem kiedyś taką w E36 kompakcie. Samochód bardzo mocny. Można się dużo... iPada przybity? 1.8 IS. O, co ty gadasz? 1.8 IS. Kurwa, zobacz. 24 grudnia to jedek, kurwa. Pies jebany, kurwa, pisze po polsku. Nagle, kurwa, odważny się zrobił. Jest zaspawany dyfer. Chłopie, latamy, nie? Przymierz się. Góra, Kamil. No wiem, wiem. Ważaj, ważaj, ważaj. Niektórzy z was pewnie jak pakowaliśmy, zauważyli gdzieś tam w tle E46 w kompakcie i się zastanawialiście, dlaczego my nie wzięliśmy Wranglera, tylko jego miejsce zajęło E46 w kompakcie. Otóż to było strategiczne E46. Tyle, żeś k***a dojebał, że teraz drzwi nie zamkniemy. Co nie zamkniemy? Zjeżdżaj, bez najazdów. Kluczyki potrzebuję gość. O, właśnie. Naprawdę, kiedyś miałem bardzo podobny model z szyberdachem, także czuję się tu jak w domu i naprawdę będzie zajebiście. Cieszę się w chuj, bo Supro może być trochę, wiecie, ryzykownie walecieć jakąś bokiem. No a tutaj nie ma hamulców, idziemy na całość, nie? Stary, my to nie my, rozumiesz? No a tutaj nie ma hamulców, idziemy na całość. Jest wymieniona stacyjka, proszę. Nie no, żartujesz, k***a. Nie no, żartuję, k***a, tu jest twój pan. Mogłeś cię zatankować, tak? Dobra, nie p***a, za darmo jeszcze wybrzydza. I zjeżdżaj bez najazdów. Nie no, co ty, żartujesz? No jak tak, żartuję, najazdów? Ona by się złamała w pół, jakbyś zjechał z tym. Jakbyśmy wpadli do rowu, to przez szyberdach wychodzimy, nie? On już planuje, on już jest krok przed wszystkimi. Jakbyśmy wpadli do rowu, to przez szyberdach wyjdziemy. Dobra, nie na zimnym, tak? Nawet to zostało. Logistyka za tym wszystkim idzie. Może zacznijmy od tego, że zapowiadana temperatura na nasz cały wyjazd tutaj to między minus 12 a minus 17 stopni Celsjusza, więc będziemy mieli tutaj mocno zimowo, ale jest to również wyzwanie dla sprzętu i baterii, których używamy podczas nagrywania. Gdyby tego było mało, będziemy mieli bardzo duże problemy ze światłem. Teraz, podczas kiedy jest wschód słońca, jest godzina 10 rano. Tutaj o 10 wstaje słońce, a chowa się o 14.30. Co za tym idzie, mamy tylko 4,5 godziny światła dziennego. Można to przełożyć na to, że tutaj 3 dni nagrywania to jak jeden dzień nagrywania w lecie. Olbrzymia logistyka, wiele problemów do rozwiązania, ale i nie ma co ukrywać, olbrzymie nakłady finansowe poszły na to, żebyśmy mogli w tak odległe miejsce na ziemi przetransportować zarówno samochody sportowe, jak i takie, powiedzmy ci, tu każdy zadowolony z tego, do jakich i dostarczanie wam tylko jest przenieść i mamy.
Mój kochany piesek przemawia raz na rok, a ten skurwikot szczeka codziennie po 10 godzin. Kurwa, Edziu, jak piszemy o sobie, to piszemy w pierwszej osobie. Wiesz, to jest ten moment, gdzie spotykasz się, kurwa, w twojej klasie specjalnej i mówisz, ktoś tu jest z***ny, nie? Tak nie zdasz egzaminu ósmoklasisty w wieku 20 lat. Zrzucanie to niewątpliwie jeden z piękniejszych obrazków, połączenie tego wszystkiego ze sobą, tego otoczenia, klimatu i tak dalej. Natomiast klimat klimatem. Stoi sprzęt i się marnuje. Przy samym domu mamy tor testowy. Dość, że plac wielki to i winkiel złoto. Idealna długość, szerokość, pierdolony plac zabaw dla dużych chłopców. A daleko mają staty? Dzięki. Wesołych świąt nawzajem. Obyś był zdrowy. I dużo pracował. Albo mądrze. Czyli mało, ale za dużo hajsu. Zainspirowany testami zrzucił swój prezent Jakub. Następnie wyruszył w stronę winkla, a my doskonale wiedzieliśmy, że to trzeba nagrywać. Nic przed dronem się nie ukryje. Jak ten wybie na bank, zobacz. Stuwa, rondo jest jego, nie? Patrz, dzwon! Kurwa, ale jak? Jak to się stało? Bałem się, że w tamto drzewo wypierdolę i trochę się przestraszyłem. No i chciałem już obrócić auto, no i chuj, zakopałem się, nie? No i na szczęście nic poważnego się nie stało i na pewno stąd wyjedziemy, ale to drzewo, jak już widziałem, kurwa, bez pasów, to uwierzcie mi, już było gorąco. Pół. Naprawione? Pchniecie mnie? No pchniemy. No to dawajcie. Firmowe paliwo! Jak jest? Jest bardzo dobrze. Lata? I lata w chuj, k***a. Jakże się złamał człowieku, to do pełnej. Licencjonowany opierdalacz rond dostał nowy automobil. Tak jest, daję okejkę temu automobilowi, jest zajebisty. Approved. Oh. O, to jest hit the wall. Proszę, tam musiał być jakiś kamień albo płot, albo jakaś barierka. No ale było jeżdżone na centymetry. Kurwa, mak. Dobra, dobra. Piękne jest to, że kilka lat temu tak naprawdę ja się bałem tylu napędów. Jeździłem tylko i wyłącznie czterobutami. Zaczęliśmy 3 lata temu chyba projekt od zera do driftera. No i tak się zakochałem w całym tym drifcie, że no zresztą sami wiecie, wszystko skończyło się właściwie na Stadionie Narodowym. Piękna sprawa i dzięki temu później możemy właśnie dla was takie ujęcia jak na przykład to, kiedy nad tym samochodem jest naprawdę już tak nieźle panowane i dostajecie zajebisty obrazek, a nie tylko i wyłącznie jak samochody stoją. I tutaj przychodzi mi takie trochę hasło do głowy: no risk, no story. To będzie moje nowe daily, ale nim sobie jeździł codziennie do szkoły, do pracy, po dziewczynę. Do szkoły. Po dziewczynę znaczy się, przepraszam. Fajny wóz, no, do odpalania. Nie, to kurwa. Ja nie wierzę. Jak mam to skomentować? Ciekawy pomysł. Będzie sporo mięcha dla was w tym materiale i dużo fajnych informacji. Nie możemy przecież olać tego, że pierwszy raz tutaj na YouTubie widzicie M-kę w innym kolorze i to nie jest moja prywatna Ema. Wygląda bardzo podobnie rzeczywiście. Okleiliśmy ją ze względu na to, że jak odbieraliśmy ją w Niemczech, to ja wtedy powiedziałem, że fioletowy mi się podoba. To jest lakier z palety Individual, za niego trzeba naprawdę sporo dopłacić, ale nie każdemu fioletowy musi trafiać w gusta. W związku z tym okleiliśmy go, teraz jest zdecydowanie bardziej uniwersalny. Natomiast jeżeli wygrasz, no to ściągamy tą folię, czekasz kilka godzin i masz z powrotem fioletowy. Albo moim zdaniem najlepsza opcja, ja bym tak zrobił, rok pojeździć na przykład takim i po roku ściągnąć i nie dość, że masz wtedy świeżutki fioletowy lakier, no bo był cały czas chroniony przez tą folię, to jeszcze do tego wszystkiego po roku ci się tak odświeży samochód na zupełnie inny kolor. No, no i do tego wszystkiego jeszcze bagażnik dachowy. Teraz tutaj na Skandynawii ten samochód wygląda idealnie. I mamy dla was coś zajebistego, a mianowicie a proszę pokazać tego gościa. Gdzie, tak wygląda backstage. Mamy rejestrator dźwięku i obiecałem wam, jak zakładaliśmy układ dolotowy do tego samochodu, że przedstawię wam, jak zajebiście ten samochód sapie, jak on zajebiście zaciąga opony, no bo mamy śnieg. Co za tym idzie, jak już się pewnie domyślacie, będziecie mieli idealne warunki. Katnie, zaciąga układ dolotowy. No ładnie brzmi, no. W
ogóle niewiele touringów na świecie, zwłaszcza z bagażnikiem dachowym, miało do tej pory styczność ze śniegiem. Ten samochód został wydany. Ja miałem jednego z pierwszych w Polsce i dostałem go w maju, więc o śniegu nie ma mowy. Wcześniej tylko i wyłącznie jakieś prasówki, więc to też zajebisty content dla was. Skoro już wiecie, jak jest z bączkami, to udajmy się na jeden, drugi winkiel i usłyszycie wtedy połączenie dolotu z wydechem. Odwiecznym problemem silników BMW montowanych w M-kach jest to, że one metalicznie brzmią. Na szczęście MG Motorsport wie, jak poprowadzić układ wydechowy oraz jakich zastosować materiałów, żeby metalicznie nie było. I posłuchajcie teraz ze środka, jak z przodu brzmi dolot, a z tyłu brzmi wydech. No nie powiecie mi, że tutaj słychać cokolwiek metalicznego. Mało tego wszystkiego. Mówi się M3 Touring, ale lecimy boka. M3 Touring, za ciężkie, krowa, nie da się tym latać bokiem. Nie jest to prawda i jest to głupie gadanie. Ze względu na to, że wyłączamy tylko i wyłącznie przód napęd, jesteśmy przyłączeni na tył i ten samochód normalnie smaży winkle, prowadzi się, nie ciągnie nas z masy. Wiadomo, że nie jest to samochód, który waży 1200 kg, natomiast jest to normalnie latająca bokiem M-ka, która zajebiście się prowadzi. I możemy sobie normalnie jedną rączkę. Jakbym miał tam na poboczu, jak wjechał w tą zaspę tak delikatnie, jakby był tam jakiś kamień, to ja pierdolę, nie? Ile szkód. A to nigdy nie wiadomo, co tam jest, nie? Tu zobaczcie. Jak to jest tam 3? Ja nie lubię turasów. I dość, że pięknie to brzmi. Ale dobrze, ale ten Touringa jest dobrze zrobiony, ten samochód, nie? A co mówisz? I on naprawdę dobrze się ten samochód prowadzi. Jakiś czas wyjdziemy 5 w turasie, będzie petarda. I proszę, hop, wrzucamy. Hop, 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 hop. I ze względu na to właśnie, to jest mój faworyt. Może niektórzy RS6, może niektórzy Supra. Natomiast ja M3 w połączeniu z A45 AMG. Dźwięk lepszy od V8? No nie, stary. Ten silnik, ta R6 nie brzmi źle, ale te V8 BMW jest lepsze. Natomiast Supra rzeczywiście też mnie mocno korci. Właśnie do niej podjeżdżamy. Ona tu jest, za okienkiem. Też jest zajebista i sam case tego, że osoba, która ją wygra jest... No ale kurwa, no zobacz na przykład V8, stary, nie wiem, na przykład, jak to... Jakiś ładniejszy kurwa ten... Mój ulubiony filmik, M8, jak chłop tym jedzie... Jak będzie ruszał, stary. Pięknie, pięknie. Wolno? No wiadomo, nie? Tylko by jakieś Lambo opierdoliło, kurwa, nie? Jak to normalnie jakikolwiek spełnia? A to na żywo jeszcze lepiej brzmi, nie? Bo to jest tylko nagranie. To jest kurwa tylko nagranie. Jakbym miał hajs, to bym tą M8 Sandry tak zrobił. Tylko musiałbym tam kurwa z 6 dych wpierdolić. Wybierana w pierwszych 5 minutach live'a i że jeżeli będzie to możliwe, to ją przywieziemy na ten livestream. Ale ogólnie mój ulubiony silnik też, żeby nie było, V12 z Ferrari. Mi się to z Formułą 1 tą taką OG kojarzy. Piękne. Tu chyba silnik zatarł, nie wiem. Coś przesadził tutaj. Co, tu się coś kurwa popsuło w tym samochodzie ewidentnie, nie?
Nie, to kurwa, te V12 piękne. Zobaczmy jeszcze awka. Zupełnie inaczej brzmi to nawet, nie? Też ładnie, kurwa, ale to musi być właśnie... Ta V12 mi się podoba, bo to jest taki dźwięk, jakby koń na blachę szczał, nie? Taki kurwa, lubię, no. To jest absurdalnie zajebiste. O, teraz dopiero słychać. Słychać? Teraz słychać. Wystarczyło okno otworzyć, popatrz. Stawiam wy, tak? Tak, tak. Podtrzymujesz to? Zdecydowanie. Największy M3 Touring. Muszę, bo ono jest mi pisane i chuj. Damian. Nie pozostało mi nic innego jak... Drift mod w A45S AMG. Natomiast słuchajcie, podoba się wam tu? No. Podoba się. Ja wiem, wiem, podoba, że ty coś wiesz. Podoba się wam, tak? Czas to spierdolić. Dla każdego z was przygotowaliśmy coś specjalnego. Nagrodę. I mam tu pewną kopertę. Pieniądze. Na łopatę. To ja. Uwaga, wyciągam. No jest rzeczywiście, trzeba przyznać, że uroczy. Zamieniam się, prawda, Tadeusza, Sznuka i czytam. Prosto z Hogwartu. Są święta. Co? Scyzor? Wyciągnij sobie, Damianku, która ci pasuje najbardziej. Ja bym szukał piłki na twoim miejscu. Dziki to mnie będą rżnęły jak... Wykonania tip. Dom przyjdzie do wykonania. Nie wiem, nie, możesz przywieźć. To będziecie mieli... Mój czelek. Różowiutka. Jest lovela. Jaką mamy pewność, że tu są niedźwiedzie? Są czy nie ma? Pewność mamy, że są. Pytanie, czy się z nim spotkają. Są tu niedźwiedzie? Są wilki, niedźwiedzie, myślę, że też. Tak, wybudzi niedźwiedzia polarnego, to będą jajca. Kubuś, niedźwiedzie polarne nie śpią. No to tym bardziej, nie? Jeśli się spotkają, mama musiała przyjdzie. A wilki? Są wilki? Są. Chyba wilków jeszcze więcej niż niedźwiedzi tu jest. Chyba trochę nie przemyśleliśmy tego. Patrzcie, słuchaj, tu. Teraz to już nie nasze zmartwienie. Idę chyba tam jest. Ja też. Nie zaryzykowaliby jego życiem, prawda? Prawda? Ja obstawiam, że nie wrócę. Chłopie, ona ma 5 metrów. A jakby się tam w głąb puścić? Możemy. A można tak wciąć cudzą pointę? Tam jest jakiś dom. Dom? No. Jak chuj tam? Znajdziemy. To jest to. Już nie zmieniamy. Idziemy. Tyle śniegu. Z tej strony jest taka łyska. Nie. Nie no, wycieruj strasznie. Chłopie. Zobaczcie, jak ten nożyk to tnie. Jakieś chujostwo kupili. Kurwa, taka najgorsza taka piłka kurwa za 10 zł by była lepsza. Pokaż tą piłkę. No powiem ci, że niezła. Idzie? Coś tam idzie! Można tak odpalić choinkę z lasu? Coś tam idzie, co? No, jakieś pół centymetra mamy. Ty, ale ona wysoka będzie. Wysoka, niech już martwią w domu, jak ją wsadzą. Mogłem ich trochę wycwanić, pociągnąć ją Maverickiem, ale powiedzą, że takie coś się nie liczy. No chłopie, jak to tnie? Chcę ją tutaj troszeczkę odciąć, bym mógł się zmieścić, bo nożyk jest troszkę za krótki. Ręce to mi jutro do dupy wejdą. Dzikie, nie śmierdzi. Też moglibyśmy małą wziąć, ale powiedzą, że poszedłem na łatwiznę. A ja nigdy nie chodzę na łatwiznę. Do cięcia. Za nią dwa i każą. Słuchaj, nie do końca, żeby nie powiedzieli, że ją złamałem. Co? Jak idzie? Dobrze. Jakąś 100 centymetrowego leszcza. Patrz kurwa, wypierdasz mi. No i patrz, no popatrz. Teraz linka, żeby nie uszkodzić. Może tak się uda. Co ty dupi, że ty chcesz ją tak ciągnąć? Oh. 00 do W11 odbiór. Może ci odpalać drona, kurwa. Robi się drona, jakie... Ty, jadą! Jadą, kurwa! No nie jest najlepsze, ale kurwa... Tym nożykiem to, co można w dupie pogrzebać. On to wyciął z tyzrykiem? Chłopie tą małą piłą taką, serio. Wiesz, jak ja myślałem, że ty to zrobisz? Że natnę i pociągnę i urwę, tak? Albo że wbiegniesz w to, nacięte, albo że natniesz i pociągniesz wyciągarką z Mavericka. Kurwa, trochę rozumiesz się to. Damian, ale ja mówiłam 2,5 metra. To tyle to jest dla mnie 2,5. To jest 5, stary. To jak tyle to jest dla ciebie 2,5, to ciekawe, ile jest 20 centymetrów. Choinka jest. Tak on powie, że ma 15, to ma kurwa 40, nie? Buddha z chujowym żart zrobił, ja bym to mógł.
Pięta nie są odwołane. Bez obaw. Han Questa zaliczył na 5 z plusem. Tak jak mówiłem, szybko stało się ciemno. Musieliśmy pojechać do miasta i miasta, które jest rajem. Kolejny plac zabaw. Słuchajcie, nie sypią niczym po drogach. Żadną solą, żadnym piaskiem, żadnym żwirem. Biało w całym mieście. Wspaniałe. Nie wiem co prawda jak na ilość wypadków się to przekłada, ale dla mnie luks. Sprzęty zostały zapakowane, do domu wracamy w warunkach, których nie oddaje kamera. Natomiast śnieżyca taka, że widoczność równa zeru. I pomijając ten wątek, to mamy wczesny wieczór. 23.00, a Kubuś zapomniał o zasadzie, o której jak pewnie każdy z was wie, zapominać nie wolno. A mianowicie, nie zasypiaj przy kolegach. Aha! To nie mogli mu tego dać na choinkę? Pobudzony, uruchomił się zwierzak i przyszedł czas na wymianę uprzejmości z golkowickim Hanem. Zapowiada się więc Jaki skurwiel. O ty jak spierdolisz bez słowa. On to wyrzucił i że był taki spierdol, nie ja. Jak no po to Tursę zrobili. Ściągnął tą kołdrę jak zawodowiec. Kurwa, po czym teraz będzie spał? Zima, sezon. A jak zima, sezon i kolejne śnieżne, to ponieważ wszystko zamarzało w środku, nagrzewnica nie dawała rady i przed nią szybę, ponieważ wszystko teraz będzie dość przewiewnie. Mamy zamarznięte jeziora, mamy tutejsze tundry, lasy. Właśnie wjechałem na zamarznięte jezioro. Chciałem powiedzieć, że to co tutaj przygotowaliśmy, jeżeli chodzi o realizację akurat tych nagrań, uważam, że to jest klasa. Naprawdę niesamowite, to jest już, który ja w tym momencie mam. Jesteśmy cali uzbrojeni w kamery. Słuchajcie, tutaj wszędzie dookoła jest absolutnie pusto. Finlandia jako kraj jest 8 pod względem wielkości w Europie. Polska jest 9, więc Finlandia minimalnie większa od Polski. Ale u nas około 40 milionów ludzi, a w Finlandii 5,5 miliona osób. Tutaj wszędzie jest absolutnie pusto. W ogóle jest mi piękne. W ogóle jeszcze jako ciekawostka, naszym przewodnikiem tutaj od skuterów śnieżnych jest gość, który jako jeden z pierwszych na świecie wykręcił backflipa na skuterze śnieżnym. Jako jeden z pierwszych na świecie i pierwszy tutaj w Skandynawii. I to właśnie ten gość. Gość ma ALS-a w skuterze śnieżnym. Kadry, które widzicie, są naprawdę nie do zobaczenia. Ale co wam będę tu dużo opowiadał, nie do zobaczenia, jak stawiam, widzimy, że doskonale to wiecie. Mega epicki i niespotykany. To fajne, to akurat fajne, bardzo fajne ten. To jest na przykład, to jak czasami mówię, patrzeć jak oni se jeżdżą, dobra, jeżdżą se, ale pojeździć, to jest zajebiste, nie? No, to jest tak samo, tak jak wam zawsze mówiłem, gra w golfa, Oglądanie jak ktoś gra w golfa, no nie będzie, wybitne, nie? Ale pograć w golfa już zajebiście. Pojeździmy sobie takim skuterkiem. Ile kosztuje skuter śnieżny? Skuter śnieżny. Tylko wiecie, też nie ma gdzie tym jeździć. Tu jakiś Polaris za 60, tu za ten, tu jest za 12. A też jest za stówkę. Za 115 też są, za 40, za 60. No nie wiem, czym się różnią niestety. Mega epicki i niespotykany obrazek. Ja zobaczył cię na takim wyjeździe z butą, jakaś Finlandia, Norwegia, etc. Śmieci zazwyczaj się do kosza wyrzuca, a nie na wyjazdy zabiera. Pojechałeś kiedyś, nie wiem, na przykład z pustą butelką albo z kubełkiem po jogurcie? No niestety, no. Czemu tak nie miło Kamilku? Nie no, paradoksalnie to o mnie było. No. Poza tym zobacz, tam każdy ma jakąś funkcję, nie? Jeden nagrywa, drugi driftuje, trzeci kurwa jest mistrzem świata i robi backflipy jakimś kurwa skuterem śnieżnym. A ja bym pojechał i co? I wypierdolę.
strzelił samochodem w drzewo. Ciekawe, czy zrobiłbym to jako pierwszy na świecie, nie? Więc być może to by mnie trochę ratowało, żebym kolejny rekord Kamilowi do kanału dodał, ale no. Znaczy taki content, no w sumie na naszej drodze stanęły przeszkody! O, te, widać je. Dobrze, że mamy dobrego spedytora! Teraz przejadę. O k***a, nie ten bieg. Wszystko, co widzicie na ekranie, to ogólnie finlandzka Laponia. I mówię finlandzka nie bez powodu, bo cały obszar Laponii leży również w Szwecji, Norwegii i Rosji. Dokładniej określając, to znajdujemy się w rejonie nazwanym Silkkakoski. Przepełnione jest jeziorami, rzekami, lasami i tak jak powiedziałem, minimalną wręcz ilością mieszkańców. Stolica portów rybackich, a w całym regionie mieszka zaledwie kilka tysięcy osób, co przekłada się na ogólny luz przy zabawach tego typu. Co Maverick z gąsienicami wyprawia, to chyba nie muszę nawet komentować. Sami widzicie. Jedyny problem jest taki, że taki sprzęt zbyt popularny tutaj nie jest. Trasy są pod szerokość skutera, a nie dwa razy większego czołgu. Lecąc w połowie po krzakach, musiało się po tylu kilometrach coś wyłamać. Zawinęła się gąsienica! Kiedyś się tak stało? Nigdy w życiu! Teraz ją musimy odkręcić z powrotem! Nie wygląda, jakby się dało to zrobić! Próbujemy! Zerwał się stabilizator najprawdopodobniej, wiesz, dostał strzała i się zawinął. Któreś drzewo go pokonało, a ściąłem i ch**a tyle, że... Jaki mamy pomysł? Steczny i ręcznie obracamy gąsienicę. Dobra, co mam robić? Steczny? Spróbuj steczny, zobaczmy, co się będzie działo. Ty, musimy jeszcze znaleźć poszerzenie. Musimy. Ale nie będzie daleko. Co, wsteczny? No, ale powolutku, no. O kur... Teraz się obróciła całkowicie. Czyli co robimy? Żebyś teraz spróbował do przodu. Nie. Żeby spróbować ją obrócić. Najlepiej w tą samą stronę, w którą żeśmy ją obracali wcześniej. Ręcznie będziemy to robić. Bez gazowania. 3, 4. Jedziemy od paru kilometrów i tu ktoś ma dom. Patrzcie. Normalnie tu nie jest chałupa, nie? A od tego wszystkiego stoją przed nią skutery śnieżne. Są ślady z dzisiaj, ze wczoraj może max. Więc tutaj normalnie ktoś mieszka i ma dojazd do domu skuterem śnieżnym. Będzie chwila prawdy, czy dojedziemy tam z powrotem, jak nie, to... Na wstecznym będziemy. Po straż pożarną wtedy. Jak to wygląda w ogóle tu? Przyciski. Deska rozdzielcza, cała chłopie, wszystko w śniegu, nigdzie nie ma nic. Gaz, bo ustawiła się. Dobra, stop, choinka. Duża? Bardzo duża. Dostanie pod choinką, a ja czepnę ją delikatnie. Ja uważam, że dziadek hazna. Chodź dziadek. Kamień, papier, nożyce do jednego. Jak ja wygram, to ty. Jak ty wygrasz, to ja. Do jednego. Raz, dwa, trzy. Wygrałem. Tu jest, widzę, idealne miejsce dla siebie. Miało być przyjemnie. Miało być fajnie. A jest jak zawsze. To była uczciwa gierka. Uwaga! Dawaj, twardy! Myślałem, że gorzej będzie. Nie. No nie wleciało ci po kurtkę. Co za lekko? Dajcie mi inną choinkę. Kurde, no nie wygląda, jakby miała drgnąć. O, niedobra jednak. Spadło? Tak, ale z opóźnieniem, bo jest tak wysoka, że wiesz. Dobra, jedź. Bardzo dzielnie poszło. Jak na to, że gąska 3 minuty temu była wbita w budę i obrócona do góry nogami, to jesteśmy wszyscy w delikatnym szoku, że on dalej leci jak gdyby nigdy nic, ponownie kosząc wszystko na swojej drodze. Nawet w krzakach znajdujemy Kubusia. Hello! What can I do now? Nie da się ukryć, że zapierdalamy w tym filmie temat za tematem, rozdział za rozdziałem. No. Inaczej się tego nie da nazwać. Jest to z pojazdu, panuje zegar, przechodzimy do dnia, który gdy się rozpoczynał, niczym nie wskazywał, że tak się skończy.
Nie chciałem zapalić, bo dzisiaj jest najzimniejszy dzień z tego wszystkiego. Minus 21 stopni mamy dzisiaj na termometrach. A na zagłówku E46 mamy napisane co? Zimowy wojownik. Nie może być inaczej. Hydrołapka i test, który pewnie wielu z was czai się najbardziej. Przyznać się, kto z was najbardziej się czai na E46 zimowego wojownika? Jednego, drugiego bądź trzeciego. No pewnie wielu z was. Oczywiście to pół żartem, pół serio, no bo wiadomo, że jak my i lecimy. Tam, or, do gruzu. Jasiu też takiego będę miał, prawda? Prawda? Jasiu? Jasiu powiedział, że ogarnie, no to czemu miałby nie ogarnąć? Ten rejon Finlandii właściwie jednym wielkim torem do upalania. To prawda. Patrząc przez pryzmat warunków, tego jak bardzo na drogach jest pusto, tego że wszędzie jest las, mało domów, przekłada się na to, że nie przeszkadzamy wszystkim dookoła, zerowy ruch służb w postaci radiowozów, dołóżmy do tego te widoki i dołóżmy do tego, uwaga, to nie pomyłka, blisko 190 tysięcy jezior, które tworzą ten klimat i nawiasem mówiąc, jak się zaraz okaże, potrafią też grać w przeciwnej drużynie, fałszywe s***ki. Ale nie przewijaj, nie przewijaj. Zaraz wyjaśnię wszystko, nie dygaj. Przez k***a kompak! Wiesz w ogóle, drogi widzu, że BMW wypuściło z linii produkcyjnej 3 270 000 E46? Wiesz, drogi widzu, że właściwie każda z nich już po wyjeździe z fabryki była sprzętem stworzonym do latania bokiem? 3-litrowy pancerny piec. Ogromna dostępność części w naszym kraju. A, 3-litrowy, no. Chyba ci... No, nie wszyscy mają 3 litry, stary. Niskie koszty utrzymania i ponadczasowy już właściwie wygląd, bo to auto dalej wygląda nieźle. A do tego... Uważam, że 3.6 lepiej wygląda. Bokiem cały rok, jak i zmienić dyfer, tak, dam ci niezaspawany dyfer do bagażnika, jak wygrasz, i jeździć tym całkowicie na daily. Nasz montażysta na tym... A ile ten, ile dyfer się wymienia? W wyjeździe powiedział jedną rzecz, która tak zapadła mi w pamięć, że chcę wam to zacytować. Jarałbym się każdym autem, gdybym któreś wygrał, ale tylko jednego bym nie sprzedał. Za tamte wziąłbym kasę. Kupiłbym chatę, zainwestował, albo... No bo kurwa za E46 nie kupisz kurwa chaty, no kurwa, no człowieku, no. Fajna odwrócona psychologia. Jak mi dasz 1 000 000 złotych, to kupię dom, ale jak mi dasz 200 zł, to nie będę miał parcia, żeby to wydać. Bo coś spłacił. Nagroda główna, czyli M3 plus A45, to przecież ponad 1 000 000 PLN-ów, ale E46 bym zostawił, bo nic za 4 dychy nie da ci większej frajdy niż ten wóz. I ma rację. Ja się pod tym podpisuję obiema łapami. Cały czas śmigaliśmy w promieniu kilku kilometrów od domu. Ja jeździłem z naszą operacyjną RAV4 i to z niej nagrywaliśmy, w niej grzaliśmy sprzęt. Zasadniczo wszystko to, co widzieliście przed chwilą. Han w tym czasie gdzieś wioskę obok pojechał Maverickiem do lasu. Natomiast Kuba, no właśnie. Kuba wraz z Wroną pomykali sobie kilka winkli za nami, tak żeby nie wchodzić nam w kadr podczas nagrań, swoim nowym nabytkiem. Pomykali aż do czasu tego telefonu. Na bank, jak dzwoni i wyjechali, to znaczy, że zapierdolił coś. Kamil, kurwa, wracaj tu szybko! Zaraz się utopimy, bo wiem, dostrzelę się do rzeki. Wolwa wodę po kolana, kurwa! Do rzeki, żeś się wdupcył, kurwa! Ale samochodem? Kurwa, jedź tu szybko! Tak, nawracaj się szybko, kurwa! Chineskę! Kurwa, siadaj! Siadaj, kurwa! Wysiadaj, co ty? Siadaj, siadaj! Jak byś mi wpadł do robu, to chyba dalej. Kurwa, radio dno? Ty basz! Co pierdolę? Ej, szybko jedźcie po mnie! Chodźcie, bo to w dół! Szybko! I nabiera wody po wodzie. No, czekaj, no. Trzymaj tu. Byliśmy BMW-kę! Bo zaraz sam wpadnę do tej wody. Szybko jedź tu, bo już mam wodę po kolana, kurwa. Chłopie, szybko nawracaj się do kurwa, słyszysz? Chłopie, cały kompak jest w wodzie. Kuba, jak do tego doszło? Ty, bo się pośliznie, nie stawaj na tym. Zimno! Musimy przepłynąć, bo kurwa
Nie ma innej opcji. Chłopie, ale jak ty chcesz przepłynąć? No kurwa, cały czas odpływamy od brzegu zaraz dalej. No patrz, jak to auto idzie na dno. I zalewa się to. Ej, wytoniemy. O, gdzie oni są? Ja pierdolę! To nie całe auto, weź ten. Lina! Dawaj, dopłyniesz! Dopłyniesz! Dawaj, ty masz łatwiej, ty tu wyjdziesz. Dawaj! Chłopie, kurwa. Dawać to auto, musimy się przebrać, szybko. Czekaj, kurwa. Gdzie oni są, chyba? Jesteście w minus 20. Minus 20. Niech przyjadą tym. No już dzwonię, kurwa. O kurwa. Ja się patrzę, a wy kurwa. Na środku. Ale zimno. Zimno, no kurwa. Jakie morsowanie. Dawaj te ręczniki, wysiądźcie z tyłu. Przebierajcie się. Jak wam się to przebiera? Bierzcie się normalnie w samochodzie. Mokre rzeczy w samych majtach przedajcie. Szybko. Ja się patrzę, a oni w tym kompakcie na środku. Ci nagrywają, kurwa, i tylko Grażynka taka pomyślała, nie? Chłopy by zamarzły i chuj. Wyobraź sobie, że się wpierdolisz tam do wody i nie masz żadnego kolegi, kurwa, nie? W promieniu 50 km. Umrzesz. Już nawet nie chodzi o to, że czy wyjdziesz z tej wody, ale kurwa zamarzniesz po prostu. Jest minus 20, to się pokryjesz lodem i siemano, nie? Kurwa, zagrane? No i widzisz, tak zazdrościłeś, a w 2-0 łatwiej mocno panować, to chociaż tak nie skończysz. Ale już mam 3-0, już kupiłem nowy samochód. A ten kompakt był 2-0, a okej. Okay. Mocy brakło, żeby wyciągnąć, jak już lecieli. Miałem kompakta kurwa 2 dni. Kurwa, no ciężko ci to ściągnąć. Zginąć kurwa. Za bardzo mi smutnie. Jak byście zajechali? No nie mogę ściągnąć. Aż tak to. Nie mogę ściągnąć. Jak wy kurwa zajechaliście do połowy jeziora? To zaczął oddryfować. Jak my podjeżdżamy i ja widzę E46 w kompakcie na środku jeziora z wami dwoma na górze, to ja mówię, co jest kurwa? Zobaczcie ten kurwa. Tutaj dogadzi się ten, a ta cała opatulona jak typowa dziewczyna w zimie, nie? I pewnie jesteś zimno. A Kamil zimno. I w szoku stoi. Jedziemy. Na to musi mieć ciekawe życie, nie? Te wszystkie rzeczy się odpierdala, ona stoi obok i mówi, kurwa, panowie, umrzecie kiedyś? Nie wiem, kurwa, uspokójcie się. Jak to zamarza? Dobra, lecimy, kurwa, sauna! Jest tak zimno dziś, że jego kurtka zamarzła i może stać w pionie, patrz. Auto jest wiecie, co? Kurwa, auto jest na dnie. What? Bro, what are you talking about, man? My przyjechaliśmy po ilu? Po 2 minutach, kurwa? Po 3? Byliśmy parę winkli za nimi. My przyjeżdżamy tu, patrzymy, a E46 jest, kurwa, na środku. Wystaje tylko tyle i, kurwa, oni stoją na górze tego E46. Jak? Na środku jeziora? Tak, tam, kurwa. Dobrze, że pływać potrafili. To podjedźcie tu, wysyłam ci pineskę. Przyjedź tu, to ci coś opowiem. Myśmy nie uwierzyli, że to E46 tam jest i wy też, nie? Kubę poniosło. Kuba już pojechał do domu, tylko E46 trzeba wyciągnąć. Stoi tu, gdzie się wiry robią. A jak on tu wjechał? Ano, wyleciał zza tamtego łuku i wleciał tu, jak masz ślady. Tylko problem taki, że E46 zaczęło dryfować. Aż dotąd, jak my przyjechaliśmy z... Nie wiem, ile nam zajęło. Z 3 minuty przyjazdu? Tak, no, z 3 minuty. To oni stali na dachu z broną i E46 wystawała tylko klapa bagażnika. Jej. Jak żeśmy wyskoczyli z auta, to E46 już nie było. A oni co, płynęli? To no właśnie to nie ma zdrowo podkopu. Nie wytargamy go za chuj. Gdzie kto tam będzie nurkował? Co ty, to trzeba jakiegoś nurka wziąć, co się w ogóle, wiesz, na linach przypina do dna, bo tu jest nurt. W ogóle w jakimś takim, nie wiem jak to... Dźwig jakiś. Ja tego nie widziałem, ja go nie płynął, kurwa. Ej, przez chwilę, kurwa, ja myślałem, że będziemy po chłopów skakać, bo Sarnecki zaczął w tamtą stronę płynąć, a wrona w tą. No to ja zeskoczyłem po wronę tu, a Przemek poszedł łapać Sarneckiego tam, nie? Jezus, ja im... Najlepsze jest to, że wyzwanie licencjonowanego pier...
spalacza rąd to było morsowanie. Przez minutę. Także chyba z góry zaliczył. Karta z Hogwartu Kuby to było morsowanie przez minutę, nie? O, patrz, tam się robi wir. Nie, ja bym powiedział, to jest, tu, tu. Tu, bo tu nie jest wir, tylko zobacz, jeszcze wypływa takie od góry, od dołu. To niewiarygodne to jest. Dobrze, że byliśmy jakby wszyscy dookoła, nie? Że my lataliśmy parę winkli dalej, żeśmy byli i że oni byli... Dobrze, że jakieś supry, kurwa, nie utopili, albo M3, nie? I samochodem, z którego żeśmy to nagrywali... Panie, to chcą to wyciągnąć? Zaraz. No kurwa, podjedzie jakiś żuraw, ktoś podepnie, kurwa, to i to po prostu wyciągną, nie? No da się to zrobić, tylko tego, że kurwa, ktoś do tej wody musi wejść. Tu obok, nie? Tak jakby jeździliśmy całym składem na tratwie na środek. Ty, ale to... To jest... Nawet nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Ale zobaczcie, leciutko dalej chodzi. Ten nasz dalej jest w porządku. Co prawda drugiego nie mamy chwilowo. Już dojeżdżamy do domu. Zawieźli ich na szybko do chaty. Pakowali ich do sauny. No zresztą oni nie byli jakoś nie wiadomo jak długo w tym. Czekajcie, bo jeszcze jeden zakręcik. To jest taki ładny no. I 360. Mówisz, masz. Było widać, że zrobiłem? Tak. Jedna E46 zostaje tutaj po prostu na pamiątkę. Kuba się za długo nie nacieszył. Chodźmy do środka i zapytajmy, co on dostarczył dzisiaj za content. To jest jedyny tak. Ja myślę, że jednak drugi dostarczył więcej. Nie, drugi może dostarczył więcej, prawda, unikalnego contentu, takiego platinium. Ale jednak dobrze, jakie kadry, jak nie? Ten śmigał. No to nie można odmówić, że póki się nie przegnie jak Jacob. Stary, my to nie my, rozumiesz? To jest dobrze. Opowiedzcie mi, jak do tego doszło, bo to jest kluczowe, a jak wypłynęliście z jeziora, to nie byliście na tyle rozmowni, żeby przybliżyć całą sytuację. Pijąć, k***a. Usiadł bombą. Trójka mówi, czwórkę zapnę, patrz! I wciągnęło. No powiedz. Przyszliśmy takim prawym zakrętem. Ja wiem, że mieliśmy, k***a, na pewno koło stówy. Myślę sobie, że, k***a, zapinam bieg i nagle straciłem dosłownie na ułamek sekundy kontrolę, nie? No jak już zapiłem bieg, no to chciałem... Wyjść. A tu nagle, gaz do rzeki. A tu nagle k***a zaczęło nas wciągać, chłopy, patrzę, a tu nagle k***a tafla wody. Fu. Was podłynęłem się, wypierdala woda i mówię do Piotrka szybko, wypierdala i załatwa. Szyberdak na szczęście był. Szyby się nie chcieli w ogóle otwierać, były chyba przymrożone, szyberdak się. A naciskamy, patrzę, szyberdak się otwiera, mówi Piotrek, wydupce, nie? Ale patrz, jaki kolega dobry, że pierwszego wypierdala. Ciebie puścił pierwszego, ale jak dzwonił, to krzyczał, przyjedźcie po mnie, przyjedźcie. Nie, no bo na początku było spoko, nie? Ja patrzę, a ten kompakt płynie, k***a, na środek rzeki. Wyobraźcie sobie, żeby im telefony, k***a, za ten zalało czy coś, nie? Ja p***dolę, oni mogli zginąć. Tam było naprawdę blisko, k***a, żeby umarli, nie? Ale tam była tama i to było już po drugiej stronie tamnej, więc ta rzeka już się rozpędzała, no nie? Dół. To nie usiłuje, żeby ktoś nas przyjął uratować, patrzę, a ten kompakt coraz bardziej zaczyna wchodzić pod wodę. Maska szła tak, nie? I on się tak przechylał i się nie dało stać na tym aucie, bo łapało taki kąt. I w pewnym momencie my jeb z tego auta się zeszli i znaleźliśmy do wody. Trzeba było tam morsować. Kubuś, wiesz co ci chcę powiedzieć? Wiesz jakie było twoje zadanie? Minuta morsowania. Zdałeś. Nawet bez listu z Hogwartu. Ale szkoda, się trafiło. Szkoda tylko kompakta. W piętej pamięci miałem nowe auto na wpadnie. No ale tam. Ledwo wróciliśmy do chaty i wszyscy zaczynają się zastanawiać, wszyscy kminią, jak to wyciągnąć. Nie ma dla nas innej możliwości, kompakt musi wrócić z nami do Polski. I nie minęło pół godziny i nagle w domu pojawiają się trzej goście. Z początku totalnie nikt z nas nie ma pojęcia, czy to policja, czy jakaś straż leśna, czy może ktoś nas mijał i się zainteresował. Natomiast spokojnie, wszystko powoli zaczyna się wyjaśniać. There is your car. All right. We are here. Co się stało, Rafał? Znaczy Artur? No, za godzinę przypłyną tutaj płetwonurkowie swoją łodzią szybkiego reagowania i będziemy go wyciągać, a jest na 10 metrach na dnie, więc... Na ilu? Na 10. A my mieliśmy plażę, to my jutro zrobimy. Chciałeś sam wskoczyć i powiedziałeś, że to wyciągniesz. Serio? Przyjadą i będą to ciągnąć? Ile to będzie kosztować? Ja wiem, że z 30 koła euro, jak to się uda, to ten kompot to jest historia polskiego YouTube'a. Dobra, ale kiedy oni przyjadą? Za godzinę? Za godzinę, bo ja mówię, a może jutro jak będzie widno, nie? A oni mówią, nie, no bo tam jest benzyna, olej, to trzeba jak najszybciej wyciągnąć. Dalej nie ma, już jest 16:47, ja dzwoniłem do niego z 10 razy. A co? Musimy psy bez nich, 2 godziny temu, kurwa. Jedźmy może ich szukać, czy czekamy, sam nie wiem. Halo? Halo? Kamil? Problem jest. Będziemy właściwie na równi z Grenlandią.
To widziałem, bo mi Buda wysyłał. Jak na tym wysiadam. Tego 14. No.